którego celem jest promowanie projektów młodzieżowych. Dzisiaj mam nadzieję, że... Dzień dobry, witamy Bydgoszcz, dzień dobry. Dzisiaj zajmiemy się ścieżką Poczytajmy, czyli oddaję głos, już nie przedłużam Anecie, jeszcze tylko powiem, że na koniec udostępnimy link do zaświadczeń, czyli będą mogli Państwo wygenerować sobie zaświadczenie o udziale w tym webinarium. Ja jeszcze tylko powiem, nazywam się Magda Czarnecka, mam przyjemność być koordynatorką Młodych w Akcji i za chwilę się rozłączę, ale będę z Państwem na czacie. Oddaję głos Anecie. Dzięki serdeczne, witam Państwa bardzo mocno. Dzisiaj mamy ten webinarium, które jest troszkę takie od sasa do lasa, dlatego że jest to połączenie kilku naszych potrzeb, to znaczy musimy przywitać się z nowymi uczestnikami Poczytajmy o domach, musimy powiedzieć Państwu parę słów o zmianach, jakie nastąpiły w obu naszych programach, to znaczy Poczytajmy o domach i Poczytajmy tej ścieżce ogólnej, ze względu na sytuację, ale jednocześnie chciałam Państwu przekazać troszkę naszych pomysłów i tego, co można robić w ramach wolontariatu literackiego i nie tylko z dzieciakami online. Czat będzie cały czas dostępny. Magda Czarnecka na czacie będzie Państwu opowiadała troszkę. Troszeczkę będzie Państwu odpowiadała na pytania, dawała linki, opowiadała trochę na tym, co się dzieje, jeżeli ja nie zdążę o czymś powiedzieć. Także proszę spokojnie z czatu korzystać, też czat nam się zapisze, więc wszelkie Państwa pomysły, tytuły książek, miejsca, które warto w internecie odwiedzić, czy Państwa jakieś takie dobre praktyki z działań, proszę wrzucać, proszę się dzielić, jeżeli Państwo chcą. Potem spiszemy to wszystko, tak, dostaniecie Państwo prezentację i linki jak zawsze, oczywiście. Natomiast zanim przejdziemy, ci Państwo, którzy mnie znają, wiedzą, że nazywam się Aneta Derda, witam też wszystkich nowych uczestników. Jestem koordynatorką programów Poczytajmy i Poczytajmy o domach i koordynatorką programu Solidarna Szkoła. Co nas dziś czeka? Czeka, to już Państwu troszkę o tym opowiedziałam. Mam nadzieję, że... pokaż listę pytań, a mam nadzieję też, że jest prezentacja widoczna dla Państwa. I proszę to spokojnie zadawać pytania. Część pewnie mi się będzie wyświetlała na ekranie. Także w trakcie proszę się nie krępować i pytać. Będziemy rozmawiali o zmianach, o wolontariacie, o legalnych źródłach audiobooków i książek i troszeczkę malutka garść ciekawostek. Zanim przejdziemy do dzisiejszego nagrania, chciałabym przypomnieć Państwu, że w internecie tutaj na stronie Poczytajmy są w aktualnościach linki do poprzednich. Można znaleźć link tutaj do programu i poczytać do nagrania mówiącego dokładnie, jakie wyzwania czekają i jak się pracuje w programie Poczytajmy, jak się pracuje w Poczytajmy o domach. I webinarium noworoczne zorganizowane przez nas z panią Tatianą Audycką-Szatrawską z Muzeum Książki Dziecięcej i sekcji IB Polska, która mówiła wtedy o nagradzanych i najciekawszych nowościach czytelniczych dla dzieci. I teraz, co jeszcze Państwu mogę, co mogę Państwu jeszcze zaoferować? Część z Państwa jest bibliotekarzami, bibliotekarkami, więc czy będzie coś dla młodzieży? Postaram się. Spróbuję. Natomiast nie za dużo. Dzisiaj będzie sporo dla dzieciaków, dla młodzieży też. Postaram się kilka tytułów Państwu podać. I teraz część z Państwa jest bibliotekarzami i bibliotekarkami, dlatego chciałabym też odnieść Państwa do webinarium, które niedawno się odbyło. Jest dostępne na stronie Nocy Bibliotek o jak być zdalnym
zdolnym bibliotekarzem. I z tego, co wiem, ona też się cieszy dużą popularnością i może dać Państwu różne ciekawe narzędzia. Poczytajmy. Największe wyzwanie, jakie przeszliśmy, to jest to, że staliśmy się w tym semestrze ścieżką programu Młodzi w Akcji. Stąd też nasza kooperacja, moja i Magdy. Młodzi w Akcji mają swoją publikację, która jest do pobrania na stronie. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie był na stronie Młodych w Akcji, to serdecznie tam zapraszam. Jeżeli teraz, Magda, będziesz miała przestrzeń, żeby wrzucić link ewentualnie do tej publikacji, to też bardzo proszę. Aczkolwiek, no jest znowu, jest tak, że wyzwania się zmieniły troszeczkę ze względu na kwarantannę. Będzie zmienione to, że zadania są 3 lub 4 do zrobienia w domu, w tym obowiązkowo zamiast akcji czytelniczej jedno wspólne. Jeszcze jakieś pomysły na zadania będziemy Państwu wrzucać, natomiast mamy już, nagrywamy audiobook, tworzymy bajkę, one są na stronie, są też podlinkowane na grupie Poczytajmy, do której Państwa na Facebooku serdecznie zapraszam. Natomiast literackie wyzwania to są też do Państwa własnej modyfikacji krótkie pomysły na to, co w ogóle można z książkami zrobić i jak sobie radzić w ten sposób, kiedy musimy o tych książkach rozmawiać z dzieciakami zdalnie. Co jeszcze będzie? Troszkę to zależy od Państwa, więc bardzo bym prosiła, jeżeli my mamy takie pomysły, żeby napisać jeszcze jakieś krótkie wyzwania okołoliterackie. Natomiast chciałabym napisać też dla Państwa coś około związanego z jakimś konkretnym tematem. Więc jeżeli Państwo mają jakieś pomysły i chcieliby, żeby na zamówienie coś powstało, to bardzo proszę się podzielić tutaj na czacie swoimi pomysłami, czy tym, co uważają Państwo, że powinno powstać w ramach Poczytajmy. To, o czym ja myślałam, to jest książka o jakieś krótkie zadanie albo lista książek dla Państwa polecanych o kulturze i historii Żydów z okazji rocznicy powstania w getcie warszawskim. Niekoniecznie takie bardzo traumatyczne, tworzące traumy w dzieciach, ale mówiące też po prostu w jakiś łagodny sposób o historii, ale też o kulturze. Są dostępne różne opowieści i legendy żydowskie dla dzieci, które są wydawane ostatnio i ogólnodostępne. Mamy pomysł jednym z tych pomysłów było też pomysły o ekologii i przyrodzie z okazji Dnia Ziemi, o różnorodności z okazji Dnia Rodzin i o migracjach ze względu na Dzień Uchodźców, Święto Uchodźców i Migracji. W związku z czym, jeżeli coś z Państwa uważają, że jest za dużo lub niepotrzebne, albo teraz Państwo chcieliby bardzo powiedzieć, że powinno powstać coś innego, to bardzo proszę to napisać. Także ja postaram się mówić głośniej, bo widzę, że niektórzy nie słyszą, natomiast wydaje mi się, że to może być też kwestia ustawień u Państwa. Bardzo proszę sobie też sprawdzić, dobrze? Bo my tutaj na testach wychodziło nam bardzo dobrze, no ale internet działa tak jak działa w dzisiejszych czasach, bo wszyscy się nim posługują. Ja też bardzo bym prosiła, żeby Państwo napisali do mnie, co Państwo dzisiaj do świąt? Powiedzmy, że do świąt. Maila z tym, co Państwo do tej pory zrobili w ramach programu Poczytajmy, zwłaszcza te osoby, które dopiero zaczęły. Ile osób jest w Państwa grupie i jakie Państwo mają plany, to znaczy, które z tych zadań przez nas przekazanych na stronie chcą Państwo wykorzystać, ewentualnie czego Państwo potrzebują, jak my możemy jeszcze Państwa wesprzeć w pracy. Ja wiem, że ona jest teraz bardzo niełatwa,
i że nauczyciele są potwornie przeciążeni, dzieciaki też. Staramy się tak układać te zajęcia, żeby one były jak najbardziej odciążające państwa, ale nie zawsze się da. Więc tak, wiem, proszę, biorę możliwości trudności kontaktu z uczniami i możliwości pracy dzieci, stąd te literackie wyzwania. Ja jeszcze będę się starała wymyślić jakieś prostsze i mniej skomplikowane. Troszeczkę, znaczy zbieram pomysły i będziemy po świętach na pewno coś nowego wrzucać. Ja czekam na wiadomości na czacie od Państwa, z Państwa pomysłami i na maila od Państwa z takim mini sprawozdaniem na teraz. Trzeba sprawdzić pracę i matury próbne. Rozumiem, dobrze. Po świętach też jest OK. Tak, do końca następnego tygodnia. Rozumiem doskonale. I teraz to w programie poczytajmy o domach, co się zmieni. Tak samo będą trzy zadania do samodzielnej pracy. Jedno zadanie jest już dostępne. Kolejne zadanie będzie dostępne zaraz po świętach i ono będzie nawiązywało do Dnia Osób Bezdomnych, które też w kwietniu obchodzimy. W maju odbędzie się webinarium, które i tak miało się odbyć zgodnie z planem. I co jeszcze? No najważniejszą taką informacją dla obu programów jest to, że nie mogę Państwa w tym roku zaprosić na OPPM, czyli Ogólnopolski Przegląd Projektów Młodzieżowych. Wszystkie do końca czerwca, wszystkie działania, spotkania i szkolenia zostały odwołane. Zamiast tego będziemy robili na pewno podsumowanie projektów, jakąś fetę online. Więc będziemy zapraszać Państwa w ten sposób, tak żeby też Państwo mogli te swoje projekty i projekty dzieciaków. Tak, oczywiście, że mogą brać osoby udział, każdy może wziąć udział, zapraszam serdecznie. Ja przepraszam, jeszcze zerkam kątem oka na czat i odpowiadam. Także będziemy Państwa zapraszać z obu programów z projektami na OPPN, takiej wersji mocno internetowej i może nie tyle okrojonej, co po prostu zmienionej, ale postaramy się, żeby to nadal było święto Państwa i dzieciaków. Jeżeli chodzi o Poczytajmy o domach, projekt całkowicie kończy się w październiku i w październiku będzie już nie taka klasyczna edycja, tylko chcemy dla Państwa zrobić takie wspólne święto o domach i domkach, happening szkolny na podstawie naszych scenariuszy z okazji Światowego Dnia Mieszkalnictwa. Ale też tak postaramy się, żeby on był lekki i przyjemny, mimo że temat czasami bywa mocno skomplikowany. Na tą edycję kończącą już naszą współpracę z Habitat Polska serdecznie Państwa zapraszam. No i przejdźmy do tego wolontariatu literackiego, który nas czeka. Jeżeli Państwo chcą zrobić coś innego, co się pojawia u nas w ramach zajęć, mają Państwo jakieś własne propozycje tych zadań związanych z czytaniem i wolontariatem literackim w ramach Poczytajmy, to proszę też dać znać. Być może jesteśmy w stanie indywidualnie ustalić jakieś zasady dla Państwa. Państwo też mają różne potrzeby. Wiem, że z nami też współpracują szkoły dla dorosłych, czy MOSy i MOWy i tamte możliwości są mocno ograniczone. Więc bardzo proszę, jeżeli Państwo mają jakieś możliwości modyfikacji czy chęci, to proszę po prostu do mnie napisać i będziemy to ustalać. Co możemy zrobić? Część już powiedziałam w wyzwaniach. Czy będą jakieś konkretne pozycje książkowe dla akcji Poczytajmy? Tak, za chwilkę będą. Zaraz do tego przejdę. Aha, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której Państwu nie zdążyłam powiedzieć, więc dziękuję za przypomnienie na czacie.
To, co jest istotne, to to, że my przesunęliśmy całkowicie wysyłkę, ponieważ w zasadzie całe Centrum Edukacji Obywatelskiej pracuje zdalnie od momentu ogłoszenia kwarantanny. Ze względu bezpieczeństwa też naszego i naszych rodzin, po prostu w tej chwili nie będziemy wysyłać ani zaświadczeń za zeszły rok, zrobimy to jak tylko wrócimy do biura, ani nie będziemy wysyłać książek, też nie jesteśmy w stanie stwierdzić na razie, kiedy te książki byłyby dla Państwa dostępne i czy w ogóle w tym roku będą Państwo w stanie z nich skorzystać. Więc pomyślimy, jak to rozwiązać. Dyplomy na pewno do Państwa dotrą. Czy książki dotrą w tym roku, to zależy od tego, do kiedy będzie trwała kwarantanna. Na pewno, jeżeli nie dotrą, to nasze wyzwania i nasze zajęcia będą organizowane w taki sposób, żeby Państwo mogli i tak działać w oparciu o to, co jest ogólnodostępne, czy wybrane przez Państwa lub dzieciaki książki. I teraz można napisać bajkę, można napisać, nagrać audiobook. To, jak to zrobić, to jest w naszych materiałach. Wolontariat czytelniczy jako czytanie dzieciom swoim i nieznajomym przez telefon czy przez internet, nawet takim dzieciom z najbliższego otoczenia, bo przecież to można, nie mając w rodzinie takich dzieci, którym można czytać, mogą to być, można napisać ogłoszenie na przykład na klatce, żeby odezwali się rodzice osób, dzieci, które z chęcią by takich bajek posłuchały od czasu do czasu. Można nagrać filmik o książce. Ja tutaj podałam stronę animatron.com, to jest taka wersja, gdzie można robić bardzo proste animacje. Dzieci, uczniowie starszych klas szkoły podstawowej sobie mogą spokojnie poradzić z tym, żeby zrobić własny film animowany. W wersji demo nie trzeba wykupywać całego programu, sama ta wersja demonstracyjna wystarcza. Tworzymy kluby czytelnicze na wszelkie sposoby, to znaczy to może być na poziomie maili, dyskusji na Teamsie czy tej platformie, przez którą Państwo czasami się pewnie z dzieciakami spotykają. Jeżeli takiej możliwości nie ma, to może to być grupa na Facebooku czy Messengerze czy jakiejkolwiek innej platformie komunikacyjnej. Można zrobić pomysły na plakaty wzorowane swoimi dziełami swoich ulubionych ilustratorów książkowych. Tutaj tych wyzwań będziemy takich, gdzieś te plakaty, żeby promować tych artystów, będziemy Państwu wrzucać. Można też wystawić receptę na książek. Receptę na książkę. Magda, ja tam... Przepraszam, że w ten sposób się komunikujemy, ale ja podałam linka Ci w dokumencie, gdzie jest recepta do pobrania. I jedna z bibliotek publicznych daje, to jest biblioteka w Gorlicach, skonstruowała książki, znaczy recepty na książki. Można sobie wypisywać na różne smutki i sobie przekazywać takie recepty. Więc to są takie wstępne nasze pomysły. To, jak dalej rozwijać, też proszę spojrzeć do tych naszych literackich wyzwań. Tam też jest kilka pomysłów i tych pomysłów będziemy dorzucać więcej. Jeżeli Państwo teraz sobie nie wejdą w link na receptę, chcieliby Państwo pobrać, to jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach. Fantastyczne miejsce, bardzo polecam. Jeżeli chodzi o wolontariat i uruchamianie wolontariatu dla dzieciaków w ogóle, bo część z Państwa pewnie w ogóle opiekuje się szkolnym wolontariatem, a nie tylko tym wolontariatem czytelniczym, to już tak w skrócie chciałabym powiedzieć o takich stronach jak e-wolontariat czy tudu.org.pl. To są takie strony, gdzie jest baza zadań, które można wykonywać. Część zadań jest dla dorosłych, część zadań jest dla dzieci i te zadania są sprawdzane wcześniej, więc jest to jakaś taka też bezpieczna forma wolontariatu. Samopomoc w nauce,
ale też pomoc młodszym uczniom. I teraz to, co jest istotne, to to, że część dzieciaków została zupełnie sama ze swoimi kartami pracy i lekcjami, które muszą odrabiać. Rodzice, którzy pracują albo z innych powodów nie są w stanie tego robić, nie mogą ich wesprzeć. I takie odrabianki online z jakimś rówieśnikiem czy młodszą osobą byłyby ogromnym wsparciem. Sama pomoc rodziców. W szkole, w której dotychczas pracowałam, rodzice, którzy są w różnej też sytuacji finansowej, teraz zrobili listę, jak mogą pomóc i jakiej pomocy sami potrzebują. Na przykład ktoś ma cukiernię i bardzo prosi, żeby skorzystać ze zniżki u niego na ciasta, bo już jest na krawędzi, więc przed świętami akurat część rodziców tam te ciasta kupuje, ale też sami są w stanie zaoferować jakąś inną pomoc sobie nawzajem, więc takie zachęcanie rodziców do takich działań prospołecznych w swojej najbliższej otoczeniu i tak naprawdę w najbliższym otoczeniu swoich dzieci w grupie klasowej czy szkolnej może być tak naprawdę bardzo wzmacniające i łączące społeczność. Jeżeli Państwo mają jakieś działania wolontaryjne, które nie są czytelnicze, to ich my do nich zachęcamy, natomiast one nie są rozliczone w ramach programu Poczytajmy. Tutaj my bardzo stawiamy na to, żeby nasze działania były w jakikolwiek sposób związane z literaturą i z takim działaniem na rzecz promowania czytelnictwa, aczkolwiek oczywiście to promowanie czytelnictwa rozumiemy bardzo szeroko. Dorzuciłam jeszcze taką aplikację, która jest bardzo prostą aplikacją Be My Eyes, która też funkcjonuje, jest dosyć popularna w Polsce. To jest aplikacja, która działa od dawna i być może część Państwa ją zna. To jest aplikacja, która pomagać osobom niewidomym. Czyli jeżeli osoba niewidoma zgubiła coś, upadło jej, nie może tego znaleźć, albo jest w sklepie i nie ma jak przeczytać etykiety, to robi zdjęcie pokoju, przestrzeni czy tej jakiejś etykiety i prosi kogoś przez tę aplikację, żeby jej po prostu na bieżąco przeczytał. Więc to jest bardzo prosta aplikacja, która w łatwy sposób pomagać nieznajomym. Czy recepty na czytanie można wykorzystać, zaproponować uczniom? Oczywiście, że można. Można też samemu przepisywać recepty wszystkim naokoło. Można też się nauczyć szyć maseczki i jest to coś, co na poziomie gdzieś tam dzieci podstawówkowych są w stanie to zrobić, naprawdę. Czy zapisanie się do grupy Poczytajmy dzisiaj? Nie oblikuję, dlatego że bardzo przepraszam, nie możemy dzisiaj zapisać do grupy Poczytajmy. Rekrutacja jest już zamknięta, natomiast zapraszamy w czerwcu na kolejną rekrutację. Natomiast z materiałów tak czy inaczej można korzystać. Bardzo proszę, zapraszamy na stronę Poczytajmy i ogólnego bloga CO. Tam są wszystkie dostępne materiały. Po angielsku wolontariat część Państwa może zainteresować. Ten pierwszy link to jest link do raczej dla starszych osób, w sensie liceum i w górę to jest program Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczący międzynarodowego wolontariatu i nie tylko, też takiego swojego lokalnego, ale są to wszystko strony i działania w języku angielskim. School in the Cloud to jest strona poświęcona wolontariatowi wzajemnego uczenia się i samouczenia się. Z Polski nikt tam jeszcze nie jest, natomiast jest mnóstwo z bardzo wielu krajów, różnych szkół i organizacji i takich też bardzo skromnych mikrodziałań. To nie musi być nic bardzo, bardzo rozbuchanego. Więc zachęcam do zajrzenia. Być może nie zapiszą się Państwo, czy nie zapiszą swojej szkoły do tego programu, ale może znajdą tam Państwo jakieś inspiracje na kolejne działania. Jeżeli Państwo nie byli nigdy na stronie z Universe, to polecam, aczkolwiek jest to straszliwy zjadacz czasu.
A straszliwy zjadacz czasu polega na tym, że pomaga się naukowcom. Wykonuje się pracę typu odczytaj hieroglify według wzoru, albo obejrzyj ileś zdjęć i zaznacz te, na których są żyrafy, albo zidentyfikuj ileś planet na zdjęciach, dlatego że jest to po prostu praca, którą badacze muszą wykonać, która jest bardzo żmudna, a jednocześnie bardzo prosta. I każdy może to zrobić. Więc w ten sposób można wziąć udział skromnie w światowych badaniach. Część tych działań jest na tyle prosta, że młodsze osoby też mogą to spokojnie wykonywać. Dla starszych osób, zdecydowanie dla licealistów, zwłaszcza dla tych, w których szkołach państwo mają kluby Amnesty International, ale niekoniecznie. To jest strona Decoders Amnesty. To jest strona, która działa troszeczkę podobnie jak z Universe, ale pozwala za pomocą wskazówek i konkretnych platform pomóc w zobaczeniu, gdzie są łamane prawa człowieka w jakikolwiek sposób. I LibriVox to jest już stricte czytelnicze miejsce, które pozwala i pomaga nagrać audiobooka. I to jest też strona, która te darmowe audiobooki udostępnia innym. Więc to są takie, tych oczywiście stron z działaniami wolontaryjnymi jest bardzo dużo. To są te, które z których ja jakoś korzystałam i mogę je polecić. Co czytać? No właśnie. To jest to pytanie o tytuły. Ja bym cię, Magdo, poprosiła, żebyś podała linki do książeczek o koronawirusie, dlatego że tych książeczek powstało dużo. I one. Niektóre z nich są bardzo dobre, o tak. Może nie wszystkie. Przetestowałam je na sześciolatce, własnej osobistej, więc zaraz też powiem, co ona uważa. Natomiast to, co zaraz sobie muszę spojrzeć jeszcze, na tytuły, bo nie mam ich tutaj zapisanych. O właśnie, Karoliny Piotrowskiej, książeczka w czacie, to jest książeczka, która jest o małej Hani, która jest bardzo zła, że musi zostać w domu, więc to jest książka dla dzieci, które mają w sobie jakieś spore negatywne emocje związane z tym, że nie mogą wychodzić. Książeczka Doroty Bródki, to jest książeczka, która wygrała zestawienie moje jednoosobowe jury w postaci mojej córki. To jest książka o królestwie, do którego próbuje się dostać zły król koronawirus, ale na szczęście wszyscy się zbierają, królowie i królowe, i nawet przy jakimś zachowaniu podziału na, że są i lekarze, i lekarki, i wszyscy są tak samo ważni, i królowie, i królowie decydują się na różne rozwiązania, między innymi na dobrą kwarantannę. Błędny plik do Stasia i Jadzi. Dziękuję, że pani to napisała. Ja w takim razie postaram się podlinkować to jeszcze raz. Tutaj Staś i Jadzia Pętelka to jest książka. Króciutka książeczka o koronawirusie na podstawie historii bohaterów serii książek o Stasiu i Jadzi. Wydawnictwa Olesiejuk książeczka to jest książeczka pod tytułem Mam tę moc. Natomiast piąty tytuł to jest książeczka po angielsku. Nie wiem, czy Państwo wszyscy znają cudownego Gruffalo i dziecko Gruffalo, które teraz zostało znowu wydane z właściwą płcią, bo w tłumaczeniu poprzednim Michał Rusinek zamienił, że dziecko Gruchalo jest chłopcem. Teraz dziecko Gruchalo znowu jest dziewczynką i siedzi w domu, tak jak wszystkie inne postacie książki Julie Donaldson. Więc jeżeli Państwo nie znają Gruffalo albo książki Miejsce na miotle i całej reszty książeczek, to bardzo proszę sobie teraz przeczytać. Są fantastyczne. Na YouTubie są też nagrane te książeczki i czytane, więc polecam. Więc z linków proszę skorzystać. Ich nie ma zbyt dużo. O książkach dziecięcych dla małych dzieci jest kanał na YouTubie Książki w piżamie, który jest prowadzony przez dziesięciolatka, który opowiada o swoich różnych ulubionych książkach i jest to bardzo sympatyczny blog.
Jeżeli chodzi o trudne emocje o emocje w ogóle, to na początek chciałabym Państwu pokazać takie absolutne hity. Nie wiem, w którą stronę mam pokazać, żeby było dobrze. Większość z Państwa pewnie doskonale zna Uczuciometry Inspektora Krokodyla. Jest to książka w sam raz na czasie, zwłaszcza dodatek do tego, czyli, którą stronę, tę stronę muszę przesunąć, czyli uczuciometr, na którym można sobie pokazać, jakie swoje uczucie się ma. To jest jedna taka książka, która teraz jest chyba warta zwrócenia uwagi. Druga, która też jest absolutnym hitem i powszechnie znana, to jest Uważność i spokój żabki. Można ją samodzielnie kupić. Ona ma płytę z nagraniami dla dzieci. To jest taki, dla tych osób, które nie znają tej książki, to są takie ćwiczenia, które są wyciszające, uczące mindfulnessu w takim bardzo szerokim, miękkim pojęciu. Kolejne książki z tych, które są jakoś tam wzmacniające dla tych, którzy teraz są jakoś sfrustrowani, to jest Pięciu Nieudanych, która jest przeuroczą, króciutką książeczką o tym, że bycie nieudanym wcale nie oznacza, czy myślenie o sobie, że jest się nieudanym w jakiś sposób, w cudzysłowie oczywiście, wcale nie oznacza, że się nie jest szczęśliwym. Kolejna to jest książeczka baśń o świętym spokoju. Piękna, metaforyczna i krótka opowieść o królu, który chciał, żeby w jego królestwie był święty spokój. Ale niestety okazuje się, że są rzeczy ważniejsze od świętego spokoju i nie zawsze należy do tego dążyć. Książeczka, która jest potwornie dydaktyczna, ale moje dziecko o dziwo ją lubi, to jest Yeti, w którego nikt nie wierzył. Yeti sam siebie w związku z czym nie wierzył i nie wierzył tak bardzo, że znikał. Aż w końcu w niego uwierzono, więc jest to książeczka taka mocno wzmacniająca. Książeczka na czasie dla wszystkich, którzy pracują teraz online. Oczywiście to Basia i mama w pracy. Mama, która wraca do pracy i próbuje pracować z domu. Tragedia. Ale tutaj trochę pomaga i poleca. Książki, które zostały wznowione, ja mam w starym wydaniu. To są książeczki Wojciecha Kołyszko i gdańskiego wydawnictwa psychologicznego. To są książeczki o zazdrości, o złości, ale też o radości i smoku, który pomaga dzieciom jakoś sobie z tymi dobrymi i złymi emocjami radzić. Wszystkie emocje mają swoje własne tytuły. Więc bardzo, bardzo, bardzo polecam. Też oczywiście książka i film Tam, gdzie żyją dzikie stwory o złości. My książki nie mamy, mamy film, którego Spike Lee wyreżyserował i też Państwu bardzo polecam. A książeczka oczywiście też jest przecudowna. I książki, które też są dosyć specyficzne, bo to są skandynawskie książki, które są pisane trochę tak, jak mówią dzieci, więc niektórych dorosłych wiem, że drażni składnia, ale książki, które napisała Pia Lindenbaum, ja Państwu chciałam pokazać, my mamy wszystkie, bo akurat mamy w domu małą fanatyczkę tych książek, Filip i mama, która zapomniała, jest to mamie, która troszeczkę sobie nie radzi ze swoimi emocjami, a może ma depresję, a może dzieje się coś innego, w każdym razie Filip trochę się o tę mamę martwi. O mamie w depresji jest też piękna książka, już nie Pia Lindenbaum, teraz nie mogę sobie przypomnieć autorki, ale jest to książka Włosy mamy. I to jest taka typowa książka o depresji, jest bardzo trudno dostępna, więc też nie chciałam Państwu na siłę sprowadzać i pokazywać, ale jeżeli Państwo trafią gdzieś, to bardzo, bardzo polecam. Drugą taką książeczką to jest o złości i frustracji małej Doris, która ma dość.
Nikt na nią nie zwraca uwagi, nikt nie chce tego, czego dać jej, tego, czego ona potrzebuje, więc Doris postanawia wyjść i trzasnąć drzwiami i jeszcze w dodatku nikt tego nie zauważa, więc w ogóle jest tragedia. Oczywiście, jak we wszystkich książkach tego typu, kończy się dobrze. Więc to jest pakiet książeczek o emocjach, które gdzieś u mnie w domu są ważne i działają na moim własnym i na cudzych dzieciach. Książki uwrażliwiające na różne tematy. To jest taki temat, który nie jest do końca związany oczywiście z siedzeniem w domu i z koronawirusem, ale być może jest dobrą okazją, żeby zobaczyć czasami podobieństwa, a czasami jak to jest, kiedy ma się jeszcze dodatkowe ograniczenia. Jedną z takich książek, która jest bardzo ważna i bardzo ciekawa, to jest Chłopiec, dziewczynka i mur. Jest to książka o Palestynie, aczkolwiek to słowo, w ogóle nazwa kraju nigdzie nie pada. Natomiast jest to książka o dzieciach, które musiały się wyprowadzić ze swojego dawnego domu i zamieszkać niedaleko, ale już za murem, gdzie jest szaro, ponuro i nic nie rośnie i marzą o pomarańczach ze swojego dawnego ogrodu. Jest to książka krótka, prosta, piękna, też pomagająca zrozumieć, jak to jest, kiedy się żyje w zamknięciu takim i metaforycznym, i faktycznym, dłużej niż tylko my, zwłaszcza, że my się zmagamy z tym, większość z nas w bardzo dobrych warunkach. I jest to książka, która jest bardzo prosta, to znaczy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym jest dobra, nie jest drastyczna, nie opowiada o rzeczach, które mogłyby być dla dziecka za trudne do zrozumienia czy do przyjęcia. I ponieważ mówiłam o aplikacji Be My Eyes, to chciałam Państwu pokazać jedną książkę, która jest chyba znana, bo promowana była wszędzie, Czarna książka kolorów. To jest książka, która jest rzeczywiście cała czarna i wszystko jest w niej podane trochę literkami, a trochę literkami tylko w brajlu, żeby przeczytać. I ona jest fascynująca, bo ją trzeba dotknąć, żeby ją przeczytać. I mimo, że nie ma tych żadnych kolorów, to jest ciekawa i zachęcająca do tego, żeby zrozumieć też, jak można odbierać rzeczywistość. I druga książka, której jestem ogromną fanką, która być może jest mniej znana, a powinna być chyba wszędzie, to jest o Kamilu, który patrzy rękami. Jest to o małym chłopcu, który jest niewidomy i jest napisana w taki sposób, że Kamil ma cudownych rodziców, którzy potrafią go nauczyć jeździć na rowerze i dla Kamila nie ma rzeczy niemożliwych. A jeżeli są rzeczy niemożliwe, to też okazuje się, że to nie musi być żadna tragedia. Bardzo, bardzo, bardzo Państwu tę książkę polecam. I książka, która graficznie mnie nie porywa, mojego dziecka też nie, ale okazuje się książką z fantastyczną treścią i bardzo ciekawa, to jest książka Powiedz to w mig, o języku migowym. I cała jej treść, to w jaki sposób są opisane historie osób posługujących się językiem migowym i w ogóle o samym języku migowym, jak on jest, jak on działa, jakie są języki migowe, jak się nauczyć podstawowych rzeczy w języku migowym, w polskim języku migowym, to jest naprawdę ciekawe i też wspaniałe dla dzieci i dla młodszych i dla troszkę starszych. I teraz, żeby troszkę, bo zaraz przejdziemy do książek, które są filozoficzne i takie bardzo spokojne, więc chciałabym Państwu pokazać coś, co jest zupełnie nie, znaczy jest filozoficzne, ale jest zupełnie niespokojne, za to sprawia, że mimo trudnego tematu wszyscy wybuchają śmiechem. Jeżeli Państwo jeszcze nie czytali, a niech to gęś kopnie, to proszę przeczytać. Gęś ma wprawdzie depresję i chce popełnić samobójstwo i chce, żeby ją zjadł wilk. I w dodatku ona wędruje z lisem, który nie chciał jej zjeść, do tego wilka, żeby ją zjadł. To nie można nie wybuchać śmiechem. Jest tam mnóstwo też
przecudownych zabaw językowych, ale oprócz tego, że można wybuchać śmiechem, to można się też dowiedzieć, że sensu życia nie da się od nikogo pożyczyć i każdy ma swój własny sens życia, tylko musi go odkryć. I jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawa, bardzo przyjemna też do czytania książka. I teraz z książek takich, które są trochę wyciszające i pozwalające uchwycić chwilę. Ja nie wiem, czemu nie przygotowałam żadnej książki teraz, żeby Państwu pokazać Iwony Chmielewskiej. Bardzo proszę teraz zwrócić uwagę też na jej stronę, bo Iwona Chmielewska z nową książką do nas zawita, do Polski, więc polecam. Ta nowa książka chyba jest bardziej dla dorosłych niż dla dzieci. Natomiast książki, te jej książki mają to do siebie, że na ogół są doskonałe dla osób w każdym wieku i są przepiękne i mądre. Ja Państwu chciałabym pokazać takie książki, które mówią troszkę o wartościach, a trochę pozwalają się zatrzymać. To jest piękna książka Lew i Ptak. Lew i Ptak jest to książka do opowiadania. Jest to taki klasyczny picture book. I tutaj ta przyjaźń między lwem a ptakiem jest pokazana w taki sposób, że można tej treści o tęsknocie, o czekaniu na kogoś dodać bardzo, bardzo dużo, ale też takich pięknych chwil, kiedy docenia się wartość bycia z kimś. Książeczki, piękne, urocze książki o Archibaldzie, Astrid Desbos, nie wiem, czy dobrze wymawiam nazwisko. Najpiękniejsza chyba jest Miłość. Ale też dla tatów wszystkich, co mi powiedział tata. Jeszcze jest czwarta książka, kiedy Archibald dostaje w prezencie młodszą siostrę, której nie mam, więc nie mogę Państwu pokazać, ale te, które mam, są, zwłaszcza Miłość, są absolutnym hitem. I z filozoficznych, też takie, które troszkę opowiadają właśnie o zatrzymaniu się w chwili, jest Droga na górę, też o takim mądrym przekazywaniu sobie wiedzy, historii, chodzenia troszkę ścieżką po swoich poprzedników. I podobny wydźwięk, też takie tego umiejętności zatrzymania się jest książeczka pod tytułem Źródło. Z książeczek, jeszcze dwie, które chciałabym Państwu pokazać z tej serii, to jest Moje szczęśliwe życie, czyli seria o Duni, która jest bardzo serią popularną. Dunia mimo różnych trudnych sytuacji ma szczęśliwe życie i potrafi to swoje wspaniałe życie docenić. I ta książka jest napisana też bardzo prostym, pięknym językiem dla dzieci. 7-letnich i w górę. Więc cała seria o Duni, która zaczyna się właśnie od książeczki Moje szczęśliwe życie. I książeczka Zdumiewające opowieści pandy. To nie są opowieści wymyślone przez autora książki, tylko raczej powszechnie znane, ale w takiej szacie dla dzieci opowieści o stare legendy japońskie. I głównie japońskie, więc nie wiem czemu panda. W każdym razie legendy, które gdzieś tam w tym nurcie około buddyjskim sobie krążą i nie tylko buddyjskim, ale w tym kręgu kulturowym. I jeszcze jedna książeczka z zupełnie innej beczki, ale być może teraz bardzo na czasie, to uboższa wersja Adama Słodowego, czyli książeczka Zrób to, gdzie można sobie zrobić z tego, co ma się w domu, jakieś proste przedmioty, szczudła, skrzynkę na listy i inne tego typu rzeczy, żeby się po prostu zająć. Jeżeli chodzi o książki dla młodzieży, my chcemy stworzyć osobny
osobny cykl polecankowy takich książek o fantastyce, ale też o nowościach czytelniczych, więc tutaj, ponieważ jest 18:49, jest już bardzo późno, ja pozwolę sobie część tych książek, o tych książkach opowiedzieć już po prostu we wpisie na blogu. Wiem, że Państwo też na to czekają. Jeżeli chodzi o książki dla młodzieży, to też w tych wyzwaniach czytelniczych staramy się Państwa zachęcać, żeby te gdzieś one sobie wybrzmiały. I to, co ja bym chciała Państwu jeszcze móc zaoferować, to takie zajęcia, które są cykl zajęć dla dzieci, czy jakieś krótkie wyzwania związane z różnymi tematami w książkach młodzieżowych. Na pewno chciałabym się zająć z Państwem tym tematem migracji i opowiedzieć Państwu jeszcze, czy napisać takie parę słów o takich książkach dla młodzieży, jak na przykład Wróbelek z kości. To jest zdecydowanie dla starszych dzieci książka, ale też o emocjach. Także tutaj sobie pozwolę po prostu przerzucić cały ten temat już na wpis. Ja nie wiem, czy on się pojawi na blogu CO, na pewno się pojawi na stronie Poczytajmy i tam Państwa serdecznie zapraszam. I na analogicznie, tak jak za każdym razem, kiedy coś wrzucam na grupie Poczytajmy, zawsze staram się Państwu linki do tego dodać. Teraz tak, skąd brać? Cudów nie ma, to znaczy nie zwiększyła się drastycznie nagle ilość legalnych źródeł, więc myślę, że to, co Państwo tutaj mają, to jest coś, co na slajdzie, coś, co Państwo już znają. No, legalna kultura jest takim miejscem oczywiście, gdzie są spisane w większości wszystkie źródła po polsku i nie tylko, legalnych książek, e-booków, filmów i tak dalej. Takim źródłem też legalnych e-booków są e-bookini i wolne lektury, wiki źródła, bookini daje głównie właśnie klasykę, Chmura czytania, to są e-booki po polsku. Projekt Gutenberg to jest projekt po angielsku, ale też bodajże po francusku i w kilku innych językach książek z różnych okresów, niekoniecznie tych, którym już wykasły prawa autorskie. Natomiast publikacje nauki polskiej to rozumiem, że już raczej dla maturzystów tegorocznych, choć może matur nie będzie. Natomiast to, co Państwu chciałam pokazać, to zachęcić Państwa do zajrzenia na fanpage facebookowe stron Good Book, to jest księgarnia, i Hutor Gorajec, gdzie różni autorzy czytają albo rozdziały, ale takie, które tworzą zamkniętą całość, albo jakieś opowieści dla dzieci, więc może takie nagrania wideo, gdzie ktoś czyta książkę, już tam są, można sobie zajrzeć. I takich nagrań też w internecie, na YouTubie można znaleźć sporo. Patrick Stewart, jeden z bardziej znanych aktorów, czyta codziennie sonety Szekspira. Więc można samemu się uraczyć, jeżeli chodzi o własne doznania. Natomiast dla dzieciaków takim dobrym źródłem e-booków i audiobooków darmowym jest YouTube, gdzie tych nagranych audiobooków legalnych jest całkiem sporo i dla dzieci, i dla starszych, i dla młodzieży też, czy jakichś kryminałów, dosyć wartościowych, nie, to nie jest tak, że polecam Państwu tylko takie, które gdzieś tam są chlapniczo pisane. U nas na przykład, jeżeli chodzi o hit, jest starość YouTube'owy Przygody Smoka Alberta, które są uwielbiane i wysłuchiwane w kółko. Natomiast strony, które żyją z tego, istnieją dzięki temu, że sprzedają e-booki, takie jak Empik Go, Legimi, Storytel, Wobbling i Publio,
i Audible, przy czym Audible jest, należy do Amazona i jest anglojęzyczne. To są strony, które teraz na ogół wydłużyły darmowy okres próbny do 30 czy nawet do 60 dni korzystania za darmo. I więc można się tam rejestrować. Jeżeli chodzi o polecanie z tych stron dzieciakom, to trzeba za każdym razem sprawdzić, bo nie wszystkie, ale część z tych stron wymaga zarejestrowania się z podaniem numeru na przykład karty kredytowej czy płatniczej, gdzie potem można nie przedłużyć, albo potem z tej karty i tak przez tą nie jest pobierana żadna kwota, albo na przykład trzeba pamiętać, żeby się wyrejestrować, żeby nie pobrało za już po tym okresie próbnym. W związku z czym każdorazowo to musi być jednak ustalone z rodzicami. Bo tutaj jest podawanie też kwestia rejestracji się i podawania danych, które mogą być bardzo wrażliwe. Więc to są te miejsca legalnych źródeł. No i nie tylko książkami człowiek żyje, więc to jest nasze zakończenie. Na naszej stronie na stronie Poczytajmy jest zestawienie muzeów, do których można wejść za darmo. My to zestawienie zdecydowanie jeszcze musimy skrócić i wybrać najlepsze z najlepszych. Warszawskie Zoo i chyba nie tylko warszawskie udostępnia też bardzo często regularnie filmiki, co się w Zoo akurat dzieje. Mediateka Miejska z Wrocławia opublikowała dwie gry domowe, które są dokładnie takie same jak gry takie terenowe, ale do rozegrania w domu. Więc mieli cudowny pomysł, który bardzo polecam, żeby przekazać dzieciakom. Filmy, z tymi źródłami filmów odsyłam oczywiście Państwa do legalnej kultury, gdzie są wypisane wszystkie. Na pewno na YouTubie w tej chwili więcej producentów zgodziło się na to, żeby udostępnić współczesne swoje filmy za darmo. Część takich filmów też proszę zobaczyć na stronie festiwalów filmowych dla dzieci. Czasami się zdarza, że są uzupełniane. Ja bym tylko uważała i przestrzegała Państwa przed takimi stronami jak CDA. Nie dlatego, że to jest źródło nielegalne, bo jak najbardziej można tam oglądać filmy legalnie, tam po opłaceniu funkcji premium, która nie jest bardzo droga, ma się dostęp, ale też w tej wersji darmowej ma się dostęp do filmów udostępnianych przez dystrybutorów polskich, absolutnie legalnie. Natomiast na CDA, w przeciwieństwie do stron typu, nie wiem, HBO Go, Netflix czy VOD, są też filmy wrzucane tam nielegalnie przez uczestników i one, oprócz tego, że są nielegalne i są różnej jakości, to są też różnej treści. W związku z czym tutaj bym nie skreślała tego źródła jako miejsca, skąd można dzieciakom polecać wartościowe tytuły, ale też z takim wyczuleniem na to, co innego tam dzieci mogą znaleźć. Balet i teatr wszędzie. Wszędzie chyba już każdy większy teatr się odezwał, że coś ma i udostępni. Starsze rzeczy są też na Ninatece. Teatry dziecięce też się udostępniają. Jeżeli Państwo napiszą, że potrzebują takiego zestawienia ciekawych rzeczy teatralnych też dla dzieci, co dla dzieci czy dla młodzieży jest, to ja z chęcią oczywiście Państwu coś takiego napiszę na stronie Poczytajmy. Tylko proszę dać znać, że Państwo tego potrzebują i na przykład nie znaleźli już wcześniej sami. Ja tylko napisałam tutaj sobie za pomyślniku ta Wielka Opera Narodowa, dlatego że od 13 kwietnia trzy razy w soboty będą wystawiane online Królewna Śnieżka balet, który jest bardzo rzadko grany i bardzo rzadko ma się okazję go zobaczyć, w przeciwieństwie do Dziadka do Orzechów, którego można zobaczyć tego samego od lat. Więc jeżeli Państwo chcą polecić dzieciom coś absolutnie pięknego, to jest to
To jest to przedstawienie, które warto zobaczyć. Podróże, i tutaj dałam linka do strony, na której można zobaczyć różne miejsca na świecie, zdjęcia 360 stopni, filmiki nie, jest to taka wędrówka interaktywna z opisanym do końca dokładnie miejscem, co dawniej w tym miejscu było albo do czego służyło. I tak można sobie zobaczyć na przykład Akropol, czy różne inne przepiękne Taj Mahal, z opisem ich funkcji, przewędrować przez ich wzdłuż. I nawet zdarzyło mi się odkryć w miejscach, w których byłam fizycznie, różne rzeczy, których nie wiedziałam albo nie dotarłam, bo przeoczyłam w tłumie turystów. W związku z czym polecam szczęście bardzo. Hoffman Academy to jest nauka pianina za darmo, ale w ogóle tych lekcji różnych wszelakich za darmo dla dzieciaków jest sporo. Trzeba niestety przesiewać. No tutaj to Hoffman Academy akurat jest dobre jakościowo i nie trzeba płacić za dodatkowe materiały, żeby mieć frajdę i czegoś się nauczyć. Lekcje online ma mnóstwo organizacji, na pewno Warszawska Zachęta, na pewno Muzeum POLIN, ale też właśnie MCK w Krakowie, czyli Międzynarodowe Centrum Kultury Krakowskie. I proszę zaglądać koniecznie też na strony wydawnictw i czasem na strony samych ilustratorów, którzy wrzucają też coś ciekawego. Natomiast część wydawnictw na bieżąco wrzuca różne aktywności dla dzieci robione przez autorów, którzy z tymi wydawnictwami współpracują. Więc tutaj są to czasami miejsce bardzo wartościowe źródła różnych materiałów, które dzieciakom można przesłać, różnych PDF-ów, ilustracji, króciutkich zadanek, którymi można się z dziećmi w ramach swoich zajęć czy lekcji podzielić. Wiem, że Państwo na ogół nie pracują w czasie rzeczywistym, tylko po prostu przesyłają w różny sposób materiały i że ten kontakt bywa różny. Ale też zachęcam Państwa do zajrzenia na stronę na bloga CO, gdzie krok po kroku opowiedziano o różnych narzędziach internetowych, z których ewentualnie można skorzystać. Nie szalejąc za darmo, bo tych narzędzi oczywiście jest mnóstwo, ale czasami po prostu można wybrać jedno narzędzie, które jakoś nas wesprze w komunikacji z dzieciakami. I to w zasadzie wszystko, co dla Państwa przygotowałam. Wyrobiłam się dokładnie w godzinę, więc pierwszy raz w życiu udało mi się nie przedłużyć. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to jeszcze dałabym Państwu tutaj chwileczkę na dopisanie. Bardzo też proszę pisać na mojego maila aneta.derda@co.org.pl albo do Magdy Czarneckiej. Końcówka co.org.pl jest taka sama, a początek magdalena.czarnecka. Nagranie będzie wrzucone. Zaraz powinien się, albo już się pojawił na czacie, albo zaraz pojawi się link do, skąd można pobrać zaświadczenia. Więc ja Państwu życzę wesołych świąt, wszystkich różnych, które Państwo obchodzą, i dużo spokoju ducha. Wiem, że dla Państwa to było bardzo duże wyzwanie i wymagające bardzo dużo pracy, przestawienie się na pracę zdalną z uczniami. Czasami, wiem, że Państwo czasami pracują dużo dłużej i dużo więcej niż normalnie, za co Państwu bardzo dziękuję, bardzo podziwiam i trzymam kciuki za to, żeby to wszystko się udało i żebyśmy wszyscy spotkali się w programie albo nie w programie. Zdrowi i szczęśliwi. Także bardzo Państwu dziękuję. Wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie dzięki, Aneta. Z Dzięki. tego, co czytałam na czacie, bardzo się podobało. Życzymy wszystkim oczywiście spokojnych świąt. I za chwilę, jak tylko tutaj ustabilizuje się sytuacja z wiadomościami, dodam link. Tam jest
cała instrukcja, jak można pobrać sobie zaświadczenie i oczywiście zachęcamy do tego. Uwaga, wklejam. Najważniejsze. A ja się żegnam serdecznie i bardzo, bardzo Państwu jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia niebawem. Dziękuję. Dziękujemy. Oczywiście wszystkie materiały wrzucimy też na bloga i na Młodych w Akcji i na Poczytajmy. Prosimy o cierpliwość. Będzie to już po świętach, ale mam nadzieję, że dzięki temu nie będą Państwo siedzieć i przeglądać tych materiałów, tylko będą sobie odpoczywać.